Siemaneczko widzowie, z tej strony dzieje się, słuchajcie, dzisiaj drugie zlecenie i teraz będzie troszeczkę... Cześć babcia! Drugie zlecenie, zaraz jadę. Coś ty się zaraz tak jadę. Ubrał! Ja tu widzę, pokażę. O, zobaczcie widzowie, jak jestem pięknie ubrany. W strój roboczy babcia, w strój roboczy. Bo słuchajcie, dzisiaj będę stawiać ten płot takiemu panu. Świeżo co się wybudował i chcę postawić sobie na razie taki drewniany płotek. Mówię, że nie jakiś taki wymyślny, tylko aby był, wiecie... Nie musi być jakiś tam gęsty, nie? Może być rzadki, oby tam... Oby był płot. No, ale ty oby płot poradzić? Był. A co mam sobie babcia nie poradzić? Dlaczego miałem sobie nie poradzić? Chyba, to powiem, że pojadę z tobą. Ale my się nie zmieścimy tu na Władka we dwójkę. Nie, bo tu by zaraz ty babcia... Ty zawsze nie chcesz mnie do roboty no, brać. No nie chcę, babcia, nie chcę. Nie chcę, dobra, weź! Co babcia. Tym ładziem? Bo zaraz babcia będzie mówić, że a, bo Crazy'ego to nie mogę ciąć, bo sobie palca utnę. Albo że młotkiem uważał, bo sobie palucha przytrzasnę, no wie babcia. Ale to co, temu chłopowi serio się spodobał ten nasz płot z ogłoszenia? No. A czego miał się nie spodobać? Ale to aż tak mu się spodobał. Znaczy no zobaczył ogłoszenie i po prostu napisał, nie? Więc to... Ja nie mogę. No, ale tu duży ten płot będzie u niego? A nawet nie wiem, znaczy średni, tam dużo go nie będzie. Tu desek to wystarczy. O, trzeba wziąć tak. Opa! Dobrze, tak Crazy'ego to leciutko. A Crazy'ego byś brał ze sobą? No biorę, a co? To co, ty byś tam na miejscu docinał? No, to wie babcia, nigdy nie wiadomo, no. A gdzie załadujesz te deski? No właśnie, tu jest problem, zaraz to ogarniemy, babcia. Chyba, że wóz jeszcze weźmiesz. Nie no, na dwa to bez przesady. Tylko... To wiesz co, zostaw, Crazy'ego nie... Daj, nie mogę. Ja wezmę, wezmę. Ale najpierw byśmy dali deski. Dobrze, spokojnie babcia, spokojnie, ja to sobie załaduję. Po mojemu. Babcia. Ło. A, robisz ty tutaj. Może ja bym to poładowała, wnusiu, co? Ja poładuję. One tu na styk wchodzą. Ja mam lepszą w prawej. Babcia, zostawi, one ciężkie są, ja sobie to ponoszę, spokojnie. Spokojnie tu to nie ci... nie wejdzie ci trzecia chyba. Wejdzie, pod skosikiem wejdzie. Ja może spróbuję, co? Pod skosem wejdzie, babcia. Czekaj, cia, pyk. Pyk. Daj, daj! Już, ja, jest daj. Dobrze! No gdzie piono? Nie! No się ja się znam. No, jak super. Ja płoty robiłam, zobacz. Mhm. Siedzi! Powiedz, siedzi! Spadnie zaraz. Ale powiedz, siedzi! Leży. Siedzi czy nie? Powiedz. Leży. Dobrze, super babcia zrobiła. Nosiu, słuchaj, czekaj. No co czekaj? Jakby tobie zabrakło, no. Weź ty parę balów. Nie, starczy desek. A jak tobie zabraknie? Nie zabraknie. Weź ty, tu na tył. Weź ty, chociaż dwa weź. Dobra. Cię o to błagam. No dobra, no ale to za... Słuchaj! Babcia, to trzeba coś sobie kupić, żebym mógł to wozić tym. No bo to tylko trochę licha. Się kupi. Licha słuchaj. To. No. Słuchaj! Słucham, słucham. No siu! No? Jakby tobie coś do pomocy trzeba było, jakbyś ty tam czego nie, nie umiał. Nie, nie trzeba, babcia, dzwoń. Nic nie... Dobrze, będę dzwonić, ale na... dam sobie radę, babcia, okej? Okay? Ja nie chcę, by to tak było, czy ty pracujesz samemu. Dam radę. Babcia, dam radę. Coś tu jeszcze stąd muszę wziąć, czekajcie, jeszcze wiesz polecę. Co, nosio? No? Nosio? No? Jakby tobie zabrakło, słuchaj, no. Wiesz? Mhm. Ja pomyślałam, weź ty jeszcze nie. To jedno. Lepiej niech babcia, będzie za starczy. Dużo. Nie, słuchaj, nosio. Weź ty dwie. Patrz. Jeszcze weźmiesz to tutaj. O, to się przyda. Babcia, dam sobie radę. Masz. Dobrze, babcia, już jedno idę. Jedno paletę. Wiesz co, mnosio, ja tu zaraz tu dotrę, no to jeszcze więcej desków. Babcia, nie trzeba. Ja co, zdejmiemy to Crazy'ego, ja tobie dotrę. Nie, babcia, jest okej, okay. Starczy tyle. Kur... Powiedz prawdę, czy tyle ci starczy. No, to ci mówię, że starczy. A po co ci ten default? Ty będziesz co, dokręcał od razu te płoty? No co, same deski mu zostawię chłopowi? A to gwoździe też bierzesz? No, nie chcę na gwoździe, chcę na śruby ósemki. Kurde, jak go tu położyć? Jak ja mam go wziąć? Może ja ci go położę, co? Położy go babcia, bo mi ciężko go nosić. Ale ta dwukółka, no daleko nie zajedzie, tak widzę. No się, bo ty stargałeś ją. Ona daleko nie zajedzie, o, może jednak. Dobra babcia, to ja jadę.
No to trzymaj się. Jadę, na razie, bo tu pan mi adres wysłał. Ja tobie wszystkiego dobrego życia. Ja babci też, na razie. No. Cześć, 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 cześć. Cześć, cześć, cześć. Wszystkiego dobrego, cześć, babciu. Cześć. Dobra, widzowie, jedziemy. Ośka, ogień, czekajcie. Ja to głośny. Się wnuśku, chyba babcia śpię. A idzie babcia spać pewnie, powolutku. Głośny ten Władimir. Tak zmogło. Dobra, babcia się kładzie, spokojnie. Spokojnie jak na wojnie, jak to mówią. Jak to gadali. Powoli, 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 powoli. Trochę przeładowany ten... O, ściągło mnie, dobra. To będzie ciężka droga, widzowie, po tej... Po tej drodze to będzie ciężka droga. Powiem wam, że ten Władimir Redstone jest kurczę głośny. Ja tu widzę, że wy też go głośno słyszycie. Ja muszę głośniej mówić przez to. Ale to nie szkodzi, no to są takie uroki ciągnika bez kabiny. Słuchajcie, dzisiaj jest 1 maj. Nagrywam to o 15.42. A wy to zobaczycie 2 maja. Pewnie o godzinie 15. Powiedzcie, jak tam majówka mija, widzowie. Co działka jak go porabiacie? Bo tu teraz większość ma wolne. No ja 3 maja do pracy niestety idę, no, ale większość ma wolne. Napiszcie, jakie macie plany na majówkę, czy gdzieś wyjeżdżacie, czy siedzicie w domu, czy może gdzieś z rodzicami jedziecie, może jakiegoś grilla robicie. Bo powiem wam, że tak kurczę majówka taka fajna. Tym bardziej teraz, cieplutko. Ile teraz? To 25 stopni pewnie jest. Ja dzisiaj sadziłem pomidorki, sadziłem ogórki, opaliłem się cały elegancko. I słuchajcie, no żyć nie umierać. O, kukułeczka. Słyszycie kukułeczkę? Słyszycie? O, tu słychać. Tu gdzieś jest. Ej, nie wiem, czy ja podjadę chyba pod tą górkę, co? Widzowie? Podjadę, czy... No podjedzie bez problemu. No zobacz, jak tu ona naładowana jest. O. Halo? Dzień dobry. Proszę pana, ja tu już jadę, więc powinno być w przeciągu 5 minut u pana. Tutaj będzie na główną drogę i w lewo, i za chwilkę tam w lewo, tak? Okej. Okay. To do zobaczenia w takim razie. Zaraz będę. Na razie. Już pan dzwonił, kiedy będę. No mówiłem, że będę, no to będę. No ja tak nie lubię. Nie lubię, jak ktoś tutaj się tak upomina co chwilę. Już raz dzisiaj dzwonił, czy na pewno przyjadę. No powiedziałem, że przyjadę, będę tam o godzinie którejś tam. A wiecie, no jeszcze nie ma, no jest za 10. I on już dzwoni, czy ja na pewno będę drugi raz. Ja nie lubię czegoś takiego, jak się z kimś umówiłem, że będę, to znaczy, że będę, bo jestem słownym człowiekiem, punktualnym człowiekiem i powiem przede wszystkim bardzo dobrym i bożym człowiekiem, bo jestem dziewiś Boża główka, tak samo ja jestem Boży, moja główka jest Boża, wszystko jest Boże, pamiętajcie, trzeba być Bożymi ludźmi. Halo, słucham. Mhm. Tak? Pana... Dobrze, ja tu już na główną drogę za chwilkę będę wjeżdżać. Dosłownie 100 metrów i jestem na głównej drodze. No widzicie. Widzicie tego. No ja tam się nie denerwuję z reguły. No ale tak jak ten chłop, no to troszeczkę no idzie się zagotować, naprawdę. Jak to ma tak wyglądać, to mi się odechciewasz tego robić. Nic tu nie jedzie. U! Przepraszam pana, przepraszam, nie było widać za krzaczka, przepraszam. Przepraszam, no pan się nie jedzie pan. Wyjechać to kurdego. Dobra. Wjeżdżamy na główną drogę. Ło. Tutaj coś kurde nie mógł ruszyć. To on ciężko ten Władimirec ma z tą całą przyczepą. Ciężko, ciężko, strasznie ciężko. A ostatnio tu pana robiłem. Jak to oglądał odcinek, ten wie, co tam z drewna strugałem. To jest chyba ten dom tutaj. Płota chyba nie ma. Płota nie ma, czy jest płot? Płota nie ma. A co to za samochód tam stoi, tej? Jak tu się wjeżdża do niego? Chyba tu. A nie no, płot jest. No hamulce też nie są górnej klasy. Tego co ja tu widzę. No i się sklinowaliśmy, widzowie. Super. Super. No nie wiem, czy nad mną coś stoi, czy nie, bo nie widzę. No jedź. Ej. No jedź, chłopie. Dobra, w dupie cię mam. A tak wyglądać, to ja to robię tak. Proszę pana, tutaj pan do mnie chyba, co? Pewnie tak. Pan przed chwilką dzwonił, tak? U pana mam płot robić. Dzwonić? Nie, dzwoniłem.
No dobra, to pewnie mój szwagier znowu, dobra, nieważne. No przed chwilką dzwoni, dwa razy możliwe. Do mnie było dzwonione w przeciągu 5 minut. Przepraszam, bo to mój szwagier tam ustalał chyba z panem to wszystko i pewnie wydzwania siedzi. Znaczy głos się nie zgadza, więc pewnie tak. Ale powiem panu, że bardzo fajny samochód, na gościnicach pierwszy raz taki widzę, tak swoją drogą. No, to jest proszę pana amerykański. Więc teraz... sobie... Ja nie ukrywam, że ja pieniądze mam, tak? To nie chcę ukrywać. Będę tutaj rozwijał, proszę pana, firmę. Ja może panu pokrótce opowiem, dlatego że szwagier się tak niecierpliwi, bo on tutaj ze mną będzie tą firmę rozwijać. Okej, okay, w porządku. I on taki nerwowy jest, bo chodzi o to, że zobaczy pan, no działka jest jak działka, ja tu kupiłem od chłopaka pola. Spora. No i zobaczy pan. Tutaj ja postawiłem już takie silosy, bo tu firmę będziemy otwierać, ale to już dobra. Mam tutaj baniak na paliwo. A tutaj ten but, ja panu powiem, że ja miedzę miałem gdzieś tak myślę, mam wykupioną jakby działkę tak dotąd. No a ten przygłup dosłownie co do chwilę tego. Pługiem mi zabiera. Co dosłownie miesiąc tu przyjeżdżał pługiem. To kawałek. Dzisiaj patrzę, kultywatorem zajechał. Zapieprzył mi tutaj kawał podwórka. Więc, no już no szlak mnie trafi za chwilę. Odkupiłem od cymbała, było wszystko rozliczone. Geodeta tu przyjeżdżał, rozliczał i tak dalej. Działka była, no gdzieś tak za tym krzakiem, ja myślę, jest moja działka, a ten co chwilę odoruje, dosyć już tego mam. Nie, tam za daleko, gdzieś do, tak. Do tego. Myślę, nie, gdzieś tutaj, gdzieś tak, o. A. Ale wie pan co, ja już nie chcę tu się z nim droczyć. Postawisz mi pan płot, tak jak tego jest teraz. Nie, aha, tak jak teraz, okej. Okay. Tak jak teraz, jak odora, ja już tam się nie będę z nim ciągał. Od tego pociągnę, spróbuję od tego pociągnąć, tutaj, tego daszku. Od tego płota, no gdzieś tak w miarę blisko, żeby... No i tak, i płot tutaj, żeby w miarę w prostej linii, już pan nie patrzy na to odorane, tylko w miarę prostej linii, żeby okej. Okay. Żadnej bramy nie jest po tej stronie. Kwestia taka, że tutaj jest troszeczkę pod skosem z tego, co ja widzę, więc żeby to było prosto, ja muszę pociągnąć go tu. Tu, gdzie ja stoję. Dobra, tak jak pan by jeszcze uważał, już trudno, już ten kawałek podwórka. Tylko ten silos tu stoi, wie pan, więc... Nie wiem, czy lepiej było to pod skosem pociągnąć tak, żeby w miarę po tych kamieniach się prowadzić tutaj. No dobra, no to niech jest po kamieniach, no w miarę... Dobra, niech chyba, jest po że skosem, pan. Żeby płot był prosty. No, prosty będzie, tylko teraz tutaj kąt. I żeby tu złapać kąt 90 stopni, no to może to poczeka nie, pan. Może tak... No to ja bym musiał iść tak... Nie, no to w miarę równo będzie, jak 90 stopni od tego pan złapiesz. Myśli pan? W miarę równo. Na spokojnie. Ja może... Na jeszcze się wyrobimy. Kurde, od tego byłoby elegancko. Tak szczerze pan jak mówię. Od tego. Od którego? Od tego daszku, co tu stoi. Ale ja się nie chcę później z tym przygłupem ciągać, że ja mu pole znowu zabrałem czy coś. Jezu. Już mi... Ja naprawdę mam tego dupie ten kawałek to... działki. Już ja naprawdę mam to gdzieś. Jakbyśmy zrobili to tak pod skosem? Bo wtedy dużo, no, dużo działki panu to zabierze, jak pójdziemy na równo. Dobra, jak na równo pójdzie. Pan, jak uważasz. Tylko, no czy ja mogę zrobić na równo? Ja mogę zrobić na równo, tylko no... Żeby płot był na żwirze, żeby już nie wychodzić na te pole, bo ja nie chcę się z nim ciągać. Zobaczy pan, tak jakbym tutaj szedł, no to ile to? Z 1,5 metra mniej podwórka. Dobra, słuchaj. Młody. No? Bo ja patrzę, że ty młody. No. Jak ty się nazywasz? Ja bym powiedział. Dziejuś. Zrób ty tak, żeby to było na żwirze. Może to już być krzywo, może to być nie wiadomo jak. Może to być nawet byle jaki ten płot, naprawdę. A tu ciągniemy go. Zrób tak, żeby to było na żwirze z tej strony. Żadnych bram ani nic, żeby on mi nie podjeżdżał. Tylko wiesz co? Zostaw tutaj taki kawałek może, żeby tego żwiru było jeszcze ten, żeby taka miedza była. Bo on później będzie przychodził, problemy do mnie robił, że on tu z headerem nie wyrabia, bo że zawrócić się może. Już ja naprawdę, ja to żałuję się, dobra. Że w ogóle tutaj tą działkę kupiłem. Wiedziałem, że to jakaś podpucha będzie. Jeszcze z ceną, kurde, on się licytował. Miała być inna cena, później dorzucił 1,5 razy tyle. Ach, człowieku. I teraz kolejna kwestia. Ale mi zależało szybko na działce, żeby tutaj tą firmę szybko stawiać. Aj, tam. Jak to tutaj płot, jak robimy? Czy tu no nie tutaj, robimy? No to tak przy miedzy, nie no robimy dookoła, ja chcę już być tu ogrodzony. Robimy tu normalnie przy miedzy, na miedzy i tutaj też tak, żeby tego żwirku trochę zostało. Dobra, tutaj będzie pan równać, czy tu będzie taki skosik lekki? No a ty byś dał radę jakoś może tutaj podrównać, co? O kurczę, no nie, to ciężko. Ciężko, no. Nie wiem nawet czym. Szpadel bym ci dał. No tak, bym dał pan szpadel, to mogę to podrównać panu. No i wiesz, i tu normalnie zrobisz. Poszli.
No i tutaj ja bym dociągnął go. O. No tak, tylko bramę, nie? Bramę jakoś może byś umiał, czy nie? Czy ty bramy nie umiesz? Umiem, tylko tu będzie przeszkadzał, bo musiał deskę tutaj, kawałek deski dać. Jezu! Już mnie to denerwuje, naprawdę. Bo tu jest, zobacz pan, tu jest murowany. I to nie jest pana. No nie moje, no. Proszę się dogadać, czy tu można do tego bramę robić, czy nie. Można! Na razie mogę tak o tymczasowo klepać. Pan się dogada z tym właścicielem tego pola, czy do tego murka, to nie będzie problem. No mogę zrobić panu tak, pan chce tu do tego murka, tylko żeby potem problemów nie było, że wie pan, że to postawiłem. Dobra, no to naprawdę już mnie to nie obchodzi, wiesz? To kwestia, przegadamy ten płot tutaj. A po prostu. Mi, jaka to będzie cena za to, no? Poczekaj pan, ja tu wezmę sobie to, poobliczam i panu to jakoś to wycenię, no bo tych desek tutaj, kurczę, pójdzie dużo. Nie, będę musiał... Ten materiał, co tu masz, to starszy, czy nie? No, wątpię, jak nie, to jeszcze do domu podjadę, pod więcej. Jeszcze wszystkiego nie dałem rady zabrać. Dobra, paniuśku. A to, będziesz to skręcał? Czy to na klej? No nie, no będę to na śruby ósemki, jak było rozmawiane. No, ja najbardziej tak lubię. Podkładeczka z jednej, z drugiej, słuchaj, śrubeczka, wiesz, no jak tak. Kręteczka, żeby to się działo, a nie tam... Dokładnie. Jakieś... Ja najbardziej nie lubię, ktoś przychodzi i on mówi, że będzie mi na gwoździe robił. A jak ja będę chciał rozebrać? I co? Ja na gwoździe też można. Zabować? Nie, tak. Broń Boże, na pewno na gwoździe nie. Albo na wkręty. Jeżeli ty chcesz gwoździarką tu robić, to ja tego nie chcę. Ja tu, przecież ja wziąłem sobie tą. Ja słyszałem o tobie opinię, że ty nie robisz gwoździarką. No nie, tu mam nawet, o. Jak pan? Ja tu porozpinam już sobie sprzęcik. Pyk. No ale ja widzę, że ty masz tu drogę sprzęt jakiś DeWalt i tak dalej, pewnie drogo będzie kosztować, co? To za chwilę, za robociznę. Się dogadamy za chwilkę, to główna cena to będzie, kurczę, materiał. O. No to ile ten materiał może kosztować? 500 zł? No gdzie? Poczekaj pan, ja to spokojnie wyliczę panu. Dobra? No słuchaj, u mnie i się dogadamy. Bo ja nie chcę tu cenę rzucać tak, żeby to... była taka firma, to oni gadali, że 60 tysięcy będzie to kosztować. Nie no, tyle to nie, proszę pana. A ja chcę sobie to obliczyć, bo powiem panu w głowie, to nie ma takich obliczeń, bo zaraz będzie. Albo pana oszukam, albo sam siebie oszukam i tyle może będzie. Może jakieś metry tu policzymy, albo coś, co? Tak, no to oczywiście, że tak. Także ja tu zrobię cięcie, widzowie, my to wszystko obliczymy tutaj, panu to wycenię. No i będziemy się widzieć, jak będę tu już coś tutaj działać. No powiem panu, kurczę, no dobrze to wygląda, no. No wyszło nawet w porządku, nie? No i co, i może dobrze, że zostawiliśmy tutaj kawałek tego. No, nie będzie problemów, i to wyszło... Prawie równiutko. Ile tutaj metrów wyszło, poczekaj, policzymy. No tak. Za to, tak jak rozmawialiśmy, no 15 tysięcy i będzie okej cena. Za wszystko, tak? Mhm. Tak. Dobra, no to dobra. To jeszcze tutaj teraz możemy co zaczynać. Ja krajzegę przesunę. Najwyżej jak trochę pomogę, to trochę zejdziemy z ceny, nie? Znaczy to... No tak, no jak pan chce pomóc, to nie, to dla mnie to i lepiej, no. Powiem wprost. Znaczy cena dla mnie nie gra roli, tak? Ale jak trochę pomogę, to wiadomo, nie? Dobra. Przenieśmy tu jeszcze te deski. Kurde. Znaczy też może ja za dużo nie chciałbym nosić, no bo jednak to ja tutaj pana zatrudniam, nie? No to... Powiem panu tak, dla mnie może pan do domu sobie pójść kawkę sobie zrobić, coś sobie włączyć na telewizorze, coś poglądać, a to znaczy, dokończę i będę tak, pana wołać. No wiesz młody, no ja też nie chcę od razu, że ty mi zrobisz jakąś fuszerkę, na przykład ja zapewnię sobie pełną cenę, tak, a że płot na przykład mi odpadnie, albo coś. No to... Ja może... też dużo opinii słyszałem o takich krętaczach, nie? Może pan tu kontrolować, to też z tym nie mam żadnego problemu. Ja nie bardziej, ale tutaj wiesz. Znaczy też nie chcę, żeby ciebie jakaś obelga na ciebie albo dobra. Coś, no ale też... Nie pozwolę sobie, żeby jakiś głównie na przykład mi robił zły płot, nie? No ale pan tak nie mówi już, no zobaczy pan, znaczy, nie, to panu zrobiłem. Nie, ja po prostu inaczej powiedziałem. No, troszeczkę to urażony się poczułem w tym momencie. Dobra, nie, to ja przepraszam. Ja kończę dla was, widzowie, nagrywanie. Nie chcę, byście widzieli, jak ja to robię, zaraz będzie biznes mi podkradać. To widzimy się za chwilkę. Ojejku, widzowie, skończyłem. Jak się panu podoba? Tak, młody. No masz talent do roboty, no i brama też chodzi, zamiast lekko trzeszczy, ale ci powiem, że... To trzeba przysmarować zawiasy, no bo to są ze ja sklepu, na więc... Ja trochę znasz, a jak olejem kujawskim na przykład bym przysmarował coś, to też będzie działać? Kujawskim? Przyknie pan nawet WD-40, czy jakimś tam smarem, tawotem, cokolwiek, to zawias to dużo nie tak? potrzebuje. Pewnie. A na przykład jakbym samemu, nie wziął trochę rzepaku albo coś i młotkiem jakby go tak stłukł i żeby stworzył się olej rzepakowy, No też... nie, no nie...
Siuknie pan napraw... Oj, wódekiem. Będzie się trzymać. Ma pan no, ale ja nie będę kupował przecież nowego wódeka. No czy dla mnie pieniądze nie grają roli, ale bez przesady, że będę kupował nowego wódeka, żeby... No dobra, nie wiem, olej silnikowy ma pan? No ale bez przesady, że będę zużywał olej silnikowy, tak? Kropelkę na paluszek nasmarować w środku i będzie luks. Kropelka to sklei, żadna siła nie rozklei. Dobra, nie wiem czy pan widział tutaj, jak to wygląda tu. O. No, powiem tobie tak, no naprawdę mi się to podoba, tak? Nie ukrywam, że tu no, nie wyglądałeś. Poszedłem tak, żeby tu było też trochę obrzeże poza płotem. Aha. No dobra. Bo, no i tu jest krzywo. To ten płot by źle wyglądał. I tak on jest trochę podniesiony miejscem. W sumie racja, no ale wiesz co, powiem tobie tak, no lekko mnie nie zawiodłeś. No to mało powiedziane moim zdaniem, no i tam jest do końca elegancko płot pociągnięty. No, uważam, że nawet w porządku zrobiłeś, tak? Myślę, że tak jak się umawialiśmy, 15 tysięcy i... Pan jest zadowolony, ja jestem zadowolony, się rozjeżdżamy. W razie czego pan by chciał jakąś altankę, ławeczkę, cokolwiek. Mam nawet na pokazaniu siebie na podwórku, będzie mógł pan zerknąć, jak to wygląda. Czy byś coś, że tak powiem, opuścił z tej ceny? Pan, proszę pana, no... Umówiliśmy się na daną cenę. No się umówiliśmy, więc już teraz nie róbmy sobie żartów, za przeproszeniem. Znaczy ja też mówiłem radykalnie, że... Że cena nie gra roli. Znaczy tak, ale ja też mówiłem, że jakby nie chcę zapłacić pełnej ceny, tak? Tego pan nie powiedział. Pan powiedział, że jak pan pomoże, to będzie... No ale i to pan nie pomógł. Na rozmowie nie, się skończyło. W czym, proszę pana, w czym? Pomagałem, gadką. No proszę pana, nie róbmy sobie żartów. No, ja ten płot mogę rozebrać i też będzie po problemie, no. Nie, młody, serio jest luks, ja wiesz, ja tak gadam, bo ja po prostu po piwku jestem, ale powiem tobie, że naprawdę dobrze to by... Ja tutaj też nie ukrywam, potrzebuję pieniędzy i teraz pomagam babci na gospodarstwie, jest... No bieda, po prostu jest bieda. A, nie, dobra. No i pieniędzy potrzebuję. Dobra, w takim razie, młody, słuchaj, masz tutaj... Miałem tu odliczone 15. No i masz jeszcze 3 stówki, bo kurde, wszystko minąłeś się. Dziękuję, dziękuję panu bardzo, naprawdę dziękuję. Także 15 przy 300 dla ciebie, czekaj, jeszcze już sprawdzę, wszystko jest ten. Ojejku. Masz i tak, tutaj masz 15. Mhm, dziękuję. I masz jeszcze 3 stówki dla ciebie i babci. Dziękuję pięknie, rączkę pan poda. No, dziękuję. Słuchaj, jak coś, to jakby pan chciał jak jakoś firmę rozbudowywał, to... Jak najbardziej. Pan jakoś chciałby ławeczkę, altankę, też najbardziej takie rzeczy robię. Dobra. Takie dekoracyjne. Dobra. Dobra. To dziękuję. Dziękuję panu. Do widzenia. Trzymaj się młodocianej. Dobra widzowie. Ja się zbieram, lecę do domu do babci, a z wami widzę się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się. Cześć.